Słuchajcie, jednak powstaje głośnik aktywny. Tutaj już sobie robię przymiarkę przedniej ścianki w nieco innej obudowie. Tutaj stoi obudowa. O, tego typu będzie obudowa od pieca, od gitary. Tutaj będą właśnie dwa głośniki, przednia ścianka. Obudowa będzie otwarta, znaczy otwarta. Będzie miała otwór, że tak powiem, będzie miała otwór od spodu obudowy. Dwa głośniki, do tego tutaj dojdą dwa soprany. Dwa. Miejmy nadzieję, że ta ścianka wytrzyma, a jak nie, to zrobię zaraz z drzewa. Spróbuję zrobić z drzewa. Nie wiem, czy się tam to nagrało, czy nie. Tutaj mamy, tak jak mówiłem, kanty. Odrysowujemy jeden. Tak to wygląda. Otworki w linijeczce i jedziemy ołówkiem. Zaznaczony środek, słuchajcie, przekątne. Przykręcamy sobie wkręcika równiutko na środku i robimy to samo, co z tym. Kolejny wynalazek piracza. Zamiast frezarki a la cyrkiel z uchwytu od wiatarki, będziemy zaraz jechać. Tam próbowałem dziurki, ale to teraz zobaczymy, jak wyjdzie z tym cyrklem, jak to obrócę kilka razy. Zobaczymy, na ile razy weźmie taką płytę, nie? Żeby ładnie wyciąć. Słuchajcie, nieźle. Trochę wolno obroty wyrywa, ale szybciej idzie niż jakoś tam wyżynarko albo nawiercaniem takich otworów, nie? Wycięcie ukończone, słuchajcie. Tak wyciągnąłem mój cyrkiel. Wycięło. Trochę jest jeszcze do poprawki. Tutaj. Ale to już pilniczek i delikatnie, żeby nie połamać tych brzegów, nie? Wszystko po tym naklej. Do obudowy. Jeszcze jeden został taki. Wycięte, słuchajcie, teraz reszta. No dobra, ścianka wycięta, zamontowana, teraz będziemy zaraz wkręcać te głośniki. Słuchajcie, na tranzystorach będzie końcowa z tyłu dokręcona do takiej, później wam pokażę. Także cóż, jedziemy dalej, wkręcamy głośniki. Przednia ścianka. Aha, na to jeszcze pójdzie taka krata potem. O ile mi to wszystko wy... Kurde. Chyba załatwiłem głośnik. Nie, myślałem. Będzie taka krata na całość. Tak myślałem, żeby malować to dechę z przodu na czarno, ale... Albo dobra, prysnę jeszcze, dopóki nie wkręcone. No i teraz tak. Z tyłu, tak jak mówiłem, z przodu będzie ta krata na głośniki, a z tyłu będzie... Gdzie ja to wsadziłem? Się robi syf, że tak powiem. Trzeba będzie kiedyś się wziąć znowu za sprzątanie. O jejku, jejku.
Miałem tutaj taką fajną blachę ryflowaną, ta co tu była aluminiowa, ona będzie służyć przy okazji jako radiator. Wszystko będzie właśnie na tej blasce zmontowane, od góry będzie wejście mikrofon, wejście gitara i po prostu korekcja na wzmocnienie i korektor trójdrożny przynajmniej na mikrofon, tak żeby to wydobyć jakiś dźwięk, bo to ma służyć do wokalu. Do gitary też, ale bardziej do wokalu. Do gitary można jakiś tam mały piecyk zastosować i też małego nie można, bo akurat na fuzach, na przesterach w ogóle nie, się nie gra. Przynajmniej ja nie gram. Dobra, tak to mniej więcej na razie będzie wyglądać. Tylko mówię, jeszcze dojdzie ta krata. Nie wiem dlaczego się podoba mi czerwień z czarnym. Także prysnęłem na czerwono, nie na czarno. Zawsze to będzie jakoś tam inaczej. O, krata dojdzie, będzie dobrze. Wiecie, jaką tutaj kopułkę wstawiłem? O tą kopułkę. Wstawiłem 4-ohmową kopułkę, słuchajcie, od, bo akurat on był spalony, od syrenki alarmowej. Będzie bardziej więcej środka przynosić. Ten będzie czysty sopranik, bo to jest ten zwykły altusowy sopran z altusów, bodajże 80. No i dwa te moje Tesle, te w tych plastikowych obudowach, co miałem. Ten, co ostatnio piecyk taki składałem na szybko, na 220 on był. Tutaj też będzie wzmacniacz, właśnie z tego pieca, ten 100-watowy, 2x100 watów wzmacniacz, ale jego spróbujemy zasilić z dwóch napięć 24 V, a będzie normalnie trafał, będzie można sobie podłączyć to pod gniazdko, to wtedy to będzie miało 200 watów mocy. A z akumulatorów zobaczymy, ile z tego wyjdzie. No. Dobra, słuchajcie, ja się biorę do roboty, będę zaraz wymontowywał z tej kolumny tamten wzmacniaczyk, tak żeby to na szybko poskładać. No, dzisiaj poniedziałek. Oczywiście przypominam, że konkurs trwa, może ktoś coś podobnego złoży. Do wygrania jest ten Piratron mój, ta końcowa mocy na kilowatowym transformatorze, także... Przy 2 ohmach też pracuję. Sprawdziłem. Dobra, jak widać krata tutaj mi... Będziemy chyba coś innego myśleć, słuchajcie. Była troszeczkę za krótka, ale może jeszcze tutaj coś dorobię tej kraty. Z tego, co mi tutaj zostało. Trochę mała, no, krata. Dobra, będziemy coś tu działać, słuchajcie. Wzmacniacz w kolejnym odcinku. Ja zapraszam do obejrzenia następnego odcinka z... mobilnego nagłośnienia, że tak powiem. Pozdrawiam. Życzę miłego dnia. No i postawcie łapkę w górę. Zresztą efekt końcowy w następnym odcinku, także zastanawiające to będzie. Co to z tego wyjdzie, nie? Pozdrawiam.